Gość Radia Płońsk. W poniedziałek kapituła przyznała nagrodę imienia Jana Walerego Jędrzewicza. Dzisiaj w studiu Radia Płońsk jeden z jej członków i popularyzator nauki Adam Derdzikowski, założyciel Koła Miłośników Astronomii działającego przy Miejskim Centrum Kultury. Dzień dobry. Dzień dobry. Koło Miłośników Astronomii imienia Jana Walerego Jędrzewicza wznowiło działalność po tym okresie pandemii. Na czym skupiają się wasze spotkania? Na czym one polegają? Nasze spotkania rzeczywiście po kilku miesiącach wróciły do Miejskiego Centrum Kultury. W czasie tych spotkań zajmujemy się różnymi rzeczami. Czyli jeżeli pozwala na to pogoda i godzina naszego spotkania, to robimy obserwacje. Jeżeli nie sprzyja pogoda lub mamy po prostu inne plany, zajmujemy się innymi rzeczami. I tutaj jest cały jakby szereg działań, które możemy robić. Często omawiamy sprawy związane ze sprzętem obserwacyjnym, bo to jest jakby podstawa każdej działalności astronomicznej. Zajmujemy się oczywiście naszym patronem, czyli omawiamy różne tam sprawy historyczne. Czasami jakieś nowe znaleziska dotyczące Jędrzejewicza, przy tym mam na myśli znaleziska w postaci jakichś artykułów czy jakichś notatek w czasopismach z XIX wieku. Bo to cały czas nowości dochodzą. Czasami się pojawiają tak pewne nowe znaleziska. Zajmujemy się też książkami, czasopismami, programami komputerowymi, które usprawniają życie astronomów, zarówno takich, którzy planują swoje obserwacje, jak i po prostu chcą poznawać niebo za pomocą aplikacji różnego rodzaju. Tak więc zakres naszej działalności jest dosyć szeroki, nie zawsze się wiąże z obserwacjami. Ogólnie staramy się wszystkim zainteresowanym przybliżać tą tematykę, która im jest najbliższa, najbardziej ich ciekawi, pomagać w doborze sprzętu, jeżeli ktoś chce kupić. Jak zaawansowaną wiedzę astronomiczną trzeba mieć, żeby brać udział w waszych spotkaniach? W zasadzie można nie mieć żadnej wiedzy. My tą wiedzę pomagamy zdobyć. Pomagamy też właśnie poprzez pomoc w wyborze sprzętu, uniknąć różnych błędów, bo nie każdy sprzęt oferowany przez sklepy nadaje się do obserwacji. Czasami też organizujemy jakieś wyjazdy w miejsca związane z astronomią, czy z historią polskiej astronomii, na przykład Olsztyn, Toruń i tym podobne. Oczywiście teraz są pewne ograniczenia związane z sytuacją w kraju, ale też takie rzeczy robiliśmy wcześniej. Obserwowanie nocnego nieba w Płońsku ze względu na to oświetlenie uliczne jest w ogóle możliwe. Troszkę jednak to wszystko przeszkadza, prawda? Oczywiście oświetlenie miejskie ogranicza możliwości astronoma. Niemniej na niebie są zjawiska, które można obserwować wszędzie, nawet w dużych miastach, w Warszawie czy Krakowie. Są to jasne planety, księżyc, słońce. Oczywiście tutaj aktywność słoneczna jest szczególnie ciekawą formą obserwacji, czy celem obserwacji. Oczywiście tylko trzeba zachować pewne wymogi bezpieczeństwa, które się z tym wiążą, czyli nie wolno patrzeć bezpośrednio na słońce. Są też zjawiska, które tu w Płońsku obserwowaliśmy z dobrym efektem, na przykład zaćmienia księżyca czy słońca. One też w mieście są doskonale widoczne. Są widoczne też na niebie oczywiście gwiazdy, których w mieście będzie mniej niż na wsi widać, ale część z nich, te jaśniejsze obiekty, też są ciekawe, bowiem wiele z nich to są gwiazdy zmienne czy gwiazdy podwójne. Możemy też obserwować jaśniejsze planetoidy, ich poruszanie się na tle gwiazd. Tak więc jest dużo zjawisk, które można w Płońsku obserwować. Koło nosi imię Jana Walerego Jędrzejewicza. Mimo, że przez lata był związany z Płońskiem, no to tak mi się troszkę wydaje, że wiedza na jego temat nie do końca jest wszystkim znana. Czym wyróżniał się? Co mógłby pan powiedzieć szczególnego o Janie Walerym Jędrzejewiczu? Jędrzejewicz stworzył w XIX wieku
miejscowości, bądź co bądź prowincjonalnej i mającej rozliczne problemy, obserwatorium na poziomie europejskim. Obserwatorium było wyposażone w bardzo nowoczesny, drogi sprzęt, jak na tamte czasy. Także tematyka prac Jędrzejewicza, którymi on się tutaj zajmował, całkowicie na uboczu nauki światowej, jednak do tej nauki światowej nawiązywała. On miał kontakty z astronomami z Niemiec, Węgier, też współpracował z polskimi zawodowymi astronomami. On po prostu wiedział, na czym powinien się skupić, aby uzyskać wartościowe wyniki. Obserwował głównie gwiazdy podwójne, czyli poprzez ich wieloletnią obserwację stwierdzał, czy te obiekty są ze sobą związane grawitacyjnie, jak wyglądają orbity tych ciał. Robił to za pomocą mikrometrów i były to niebywale precyzyjne i trudne obserwacje. Oprócz tego zajmował się kometami. Tutaj też prowadził obserwacje pozycyjne komet, czyli wyznaczał możliwie najdokładniejszy sposób ich pozycję na niebie w czasie ich drogi dookoła Słońca. I z opinii współczesnych astronomów, którzy badali dokładność w różnych obserwatoriach na świecie, a też porównywali z nimi dokładność tych pomiarów Jędrzejewicza, wychodzi na to, że on po prostu robił profesjonalną, wartościową pracę, znacznie mniejszym, mniej nowoczesnym instrumentarium. Tak więc to było duże osiągnięcie. Jędrzejewicz stworzył w Płońsku także obserwatorium, będzie w Płońsku obserwatorium. Na jakim etapie są prace związane ze stworzeniem takiego miejsca? Rzeczywiście staramy się o rewitalizację wieży ciśnień i zrobienie tam obserwatorium. Oprócz tego, że będzie tam obserwatorium, to planujemy tam też planetarium małe, co jest o tyle ważnym zabiegiem, że planetarium jest niezależne od pogody i wszelkich innych okoliczności. Jeżeli nie mamy pogody, możemy robić zajęcia w planetarium. W tej chwili mamy projekt przygotowany łącznie z wyposażeniem całego obserwatorium. Jest złożony wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego i prawdopodobnie w grudniu będziemy mieli jakieś informacje, czy ten wniosek otrzyma pomoc finansową. Nagroda jego imienia, którą właśnie, tak jak wspomniałem na początku, w poniedziałek została przyznana, coraz bardziej prestiżowym tytułem się staje? Tak. Tutaj chciałbym podkreślić, że nagroda jest czymś, co pewnie wielu płońszczan nie zdaje sobie w ogóle sprawy, jak jest to ciekawe i ważne osiągnięcie. Ja uczestnicząc w różnego rodzaju czasami zakulisowych rozmowach dotyczących nagrody i poznając opinie ludzi, którzy tu przyjeżdżają, wiem, że ta opinia jest bardzo pozytywna. Odbiór tej nagrody jest właśnie bardzo pozytywny. Ona ma spory wpływ na to środowisko, dla którego jest jakby tą docelową nagrodą, czyli dla historyków nauki i techniki. Powszechne zdumienie budzi fakt, że małe powiatowe miasto organizuje coś takiego i to organizuje na poziomie nieodbiegającym od miast, które z reguły takie nagrody fundują, a to są takie miasta jak Warszawa, Kraków, Gdańsk czy inne tej wielkości miasta. Z reguły osoby, które do nas przyjeżdżają jako goście, bardzo pozytywnie odbierają w to, w jaki sposób nagroda jest zorganizowana, w jaki sposób przebiegają wykłady, jakie osoby te wykłady prowadzą. To są często osoby o światowej sławie, jeśli chodzi o fizykę, astronomię. Tak więc tutaj dzieją się rzeczy historyczne w Miejskim Centrum Kultury we wrześniu każdego roku, już od 8 lat. I każdemu polecam wysłuchanie takich wykładów, uczestnictwo w tej uroczystości. Wracając na koniec do koła miłośników astronomii, a w jaki sposób się z wami skontaktować, kiedy wy się spotykacie, jak do was dołączyć? Spotykamy się we wtorki o godzinie 18
spotykamy się w sali wielofunkcyjnej na parterze w Miejskim Centrum Kultury. Nasze obserwacje też często odbywają się w okolicy Miejskiego Centrum Kultury, a czasami umawiamy się w jakichś innych terminach, które są związane z jakimiś zjawiskami, czasami też w innych miejscach. Tak więc myślę, że każdy powinien do nas zajrzeć, zobaczyć, czy mu to odpowiada. Nie trzeba się zapisywać, nie ma żadnych składek. Po prostu wszyscy chętni, zainteresowani mogą sobie przyjść i zobaczyć, jak działamy i czy to jest oferta dla nich. Adam Derdzikowski, założyciel Koła Miłośników Astronomii imienia Jana Walerego Jędrzejewicza w Płońsku, dzisiaj był Państwa moim gościem. Serdecznie dziękuję. Też dziękuję. To była rozmowa z gościem Radia Płońsk.